Dzień dobry. Przed nami kolejna odsłona Kongresu Kopernikańskiego, tym razem w Krakowie. Z nami jest dzisiaj pan profesor Marek Sarna z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, Kopernik prowadził obserwacje nieba, to go fascynowało. Dzisiaj mamy troszeczkę bardziej zaawansowane instrumenty badawcze. Jak pan sądzi, czy on byłby zaskoczony tym, co da się zobaczyć? Znaczy, per analogia, jakby popatrzył na to, co się dzieje, to chyba nie. Kopernik dysponował jednym optycznym urządzeniem badawczym, czyli własnym okiem. My do tej pory dysponujemy oczyma i możemy obserwować piękne niebo w pogodne noce. Nowoczesne przyrządy badawcze opierają się właśnie na zasadzie działania oka, czyli skupiania wiązki światła, które dociera, z tym, że są o wiele bardziej efektywne. Trudno by je było pomieścić tutaj w tej przestrzeni, gdzie jest oko nasze. Nie tylko mamy takie, które pozwalają jakby to nasze oko, nie wiem, zmusić do lepszej obserwacji, ale mamy też takie instrumenty badawcze, które oglądają wszechświat w spektrum niedostępnym dla ludzkiego oka. Tym mógłby być chyba zaskoczony, prawda? Mam na myśli oczywiście Mikołaja Kopernika. Tak, najprawdopodobniej tak. No, rozszczepienie światła to chyba trochę było po Koperniku. Pryzmat taki prosty, który rozszczepiał światło jednobarwne. Ale to światło rozszczepiane przez pryzmat to też nie jest wszystko. Jak wiemy, jest zarówno radio, jak i promieniowanie rentgenowskie czy gamma, które no, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zarejestrować tym naszym przyrządem, którym dysponujemy, czyli okiem. No i byłby zaskoczony niewątpliwie, ale chyba nie wiem, czy to mu pomogło. Niewątpliwie współczesne przyrządy pomogłyby mu, jeżeli chodzi o precyzję obserwacji, bo jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że to, co proponował Kopernik w swoim czasie, to była hipoteza, która nie miała możliwości potwierdzenia wtedy tymi przyrządami, czyli okiem i pewną pomocą, różnymi urządzeniami celowniczymi, które koncentrowały jego wzrok w określonym punkcie. Także no, jakby miał przynajmniej część tych przyrządów, nawet prostą lunetę Galileusza, to już chyba dostarczyłby dowód na swoją teorię. Właśnie, dzisiaj wiemy znacznie więcej o astronomii, wiemy znacznie więcej o wszechświecie. Wiemy, że Ziemia nie jest niczym wyjątkowym, że takich światów jak nasz w kosmosie są prawdopodobnie miliony, jeżeli nie miliardy. Być może tam gdzieś pod jakimiś dalekimi słońcami żyją też istoty do nas podobne. Jak my dzisiaj szukamy tych obcych światów? Pan zajmuje się między innymi zarządzaniem no, niesamowitymi, powstającymi i istniejącymi już instrumentami badawczymi. Co to są za instrumenty? Czym dzisiaj my dysponujemy? Tak, dysponujemy, prawda? Świat i te przyrządy są tak, bardzo drogo kosztuje świat. Wiedza bardzo drogo kosztuje. Jak zawsze, wszystko kosztuje. Coś, co jest cenne, tak, atrakcyjne, jest drogie. Musi być drogie. Bo jakby było tanie, to by nie było cenne. W każdym bądź razie jeden kraj nie jest w stanie pewnych projektów przeprowadzić. To, czego żeśmy zaczynali, jeżeli chodzi o obserwacje, oczywiście wiemy o działalności kolegów z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, profesora Udalskiego i współpracowników, czyli tak, to projekt OGLE i Obserwatorium w Chile. Ale my żeśmy, to jest teleskop 1,3 metra. W pewnym momencie powstała idea, żeby postarać się o dostęp do urządzenia większego. I żeśmy od razu strzelali nie tam w 2 metry, 3 metry, tylko w to, co było największe na rynku. Ale nie było nas oczywiście stać ani technologicznie, ani finansowo, żeby sami to zbudować, więc weszliśmy do konsorcjum. Parę takich projektów było.
konkretnie projekt południowoafrykański, 11-metrowy teleskop, zupełnie inny niż ten chilijski, polski, dlatego że nie jest to jednorodne zwierciadło, tylko panelowe. I to był ten pierwszy krok. Dysponujemy 10% czasu, zapłaciliśmy 10% kosztów. Co też było niebagatelne, powiedzmy, w latach 90., żeby była podjęta decyzja, że Polska wyłoży, nie wiem, 4 miliony dolarów na astronomię, na jakiś teleskop, w RPA jeszcze tam się zaczynają się zmiany, nowy prezydent Mandela i tak dalej, ale jakoś się udało, o dziwo. To przełamało też pewną taką barierę psychologiczną. I od tego się zaczęło, może nie we wszystkich dziedzinach, bo w niektórych było z różnych względów. W medycynie na pewno było szybciej, bo to przynosiło jakieś efekty wymierne dla większej społeczności. Natomiast to był przełom i potem następne projekty ruszyły i takim ukoronowaniem, jeżeli chodzi o astronomię optyczną, to jest nasz udział w Europejskim Obserwatorium Południowym, które dysponuje kilkoma obserwatoriami w Chile. Na pustyni Atacama, 5000 metrów. Dobra widoczność. Tak, ale rzadkie powietrze. I to jest ta zasada, że wszystkie obserwatoria, również polski teleskop obserwatorium astronomicznego jest właśnie na dużych wysokościach, bo chodzi o to, żeby była cienka atmosfera nad. Pogodne niebo. Dwa. No, moglibyśmy w Polsce budować, nie wiem, najwyższy szczyt w Polsce, Rysy, tak? Abstrahując od problemów technicznych, żeby coś tam wnieść i zasilić elektrycznie, to jednak w Polsce ta pogoda pogodnych nocy jest zdecydowanie mniej niż 100. Także lepiej być w klimacie i w miejscach, gdzie tych nocy jest 300, niż 100. A proszę powiedzieć, mamy te instrumenty badawcze. Co dzięki tym instrumentom chcecie Państwo odkryć? Jakie są zagadnienia, jakie są problemy, które chcecie rozwiązać w astronomii? Bo to jest dynamicznie, wbrew pozorom, bardzo rozwijająca się nauka, bo my coraz więcej wiemy o tym kosmosie. Znaczy, może ja nawiążę do przykładu właśnie kolegów z obserwatorium. Pomysł w ogóle takiego teleskopu dedykowanego, czyli przeznaczonego do realizacji określonego projektu badawczego. To było poszukiwanie mikrosoczewkowania grawitacyjnego, to był pomysł nieżyjącego już niestety profesora Bogdana Paczyńskiego. Chodziło o stwierdzenie, czym jest ta ciemna materia, która no powiedzmy jest w naszej galaktyce. I pani się pyta, co chcemy. Wyszło natomiast z tego projektu... Czyli rozumiem, że chcieliście coś innego, a wyszło coś innego. Wyszło o wiele więcej i bardzo fascynujących rzeczy właśnie w tym projekcie. Jak gdyby obocznie, których się nikt nie spodziewał. Ale ja myślę, że to jest właśnie piękno nauki, prawda? Że szukamy jednej rzeczy, ale się okazuje, że tak, tam także jest ta wartość takiego. Dodana jest o wiele cenniejsza niż nasze jakieś tam przewidywania. Oczywiście weryfikujemy też, jeżeli już inwestuje świat, różne instytucje, duże pieniądze, tak? Bo na przykład ogromny teleskop, który teraz jest budowany w Chile, ten 39-metrowy, to budżet ma 1 300 000 000 euro i na to się składa... Gigantyczna kwota. Ja nawet sobie nie potrafię wyobrazić, jak patrzę na wyciąg ze swojego konta, co to znaczy. Ale są to faktycznie duże pieniądze i składa się na to 17 państw. Mhm. Powiedział pan, że szukaliście państwo ciemnej materii, ale wyszło coś innego. To co wyszło w takim razie? No to znaczy, to już chyba profesor Udarski głównie tutaj na ten temat mówił. Moje zainteresowania głównie się koncentrowały, jeżeli chodzi o gwiazdy podwójne tak zwane, czyli układy oddziaływujące gwiazd,
określanie składu chemicznego, co jest z różnych, w różnych aspektach bardzo, bardzo ważne, bo to mówi o ewolucji na przykład galaktyki, czy wszechświata, czy tego typu rzeczy. Także generalnie w astronomii są jak gdyby dwie takie dziedziny, nie wiem jak to określić. Jedna, która bada, czy rejestruje zmieniające się natężenie światła, a wspominałem na początku o pryzmacie i o rozszczepieniu wiązki jednobarwnej. Druga, która z kolei się zajmuje właśnie analizą już dokładną, czyli tak zwanymi widmami, które do nas docierają. Te widma, tak samo jak tylko trochę bardziej skomplikowanymi urządzeniami, są rozszczepiane, rejestrujemy linie różnych pierwiastków, no i z tego możemy wnioskować o różnych interesujących dla nas rzeczach, a dla tych, których fascynuje astronomia, pokazujemy piękne obrazy. Mhm. No tak, dzięki temu, że rejestrujecie Państwo te pierwiastki śladowe, wiemy, z czego mogą składać się na przykład gwiazdy, prawda? Wiemy, tak. Tak, więc to jest taka wiedza. Nam się wydaje, praktyczna. Że wiemy. No, także życzę, żeby się udało odkryć jeszcze więcej. Wiem, że tych aparatów badawczych będzie, tak jak tutaj już wspomnieliśmy, coraz więcej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja przypomnę, że naszym gościem był pan profesor Marek Sarna z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo za rozmowę.